Witam serdecznie, pokażę jak przygotować udka w panierce z mąki kukurydzianej. Do przygotowania będziemy potrzebowali udka, ja mam same pałki, jeżeli mamy udka z podudziami, to dzielimy na mniejsze kawałki. Na panierkę 4 łyżki mąki kukurydzianej i około 2 łyżeczek przyprawy Vegeta. Na marynatę sok wyciśnięty z jednej cytryny, 1 łyżkę sosu sojowego, olej do smażenia. Najpierw przygotuję marynatę i zaleję nią udka. Do soku z cytryny dodaję sos sojowy. Dokładnie mieszam. Marynatą polewam udka. Dokładnie zanurzam, żeby całe były pokryte w marynacie. I odstawiam na około 1 godzinę do zamarynowania, co jakiś czas obracając udkami. Udka są już zamarynowane, teraz przygotuję panierkę i będę je smażyła. Do miski daję mąkę kukurydzianą, dodaję Vegetę i dokładnie mieszam. Udka dokładnie obtaczam w panierce, żeby całe były pokryte mąką. Tak przygotowane udka smażę na rozgrzanym oleju. Płomień pod patelnią mam ustawiony średni, tak żeby nie za szybko się nie smażyły. Z każdej strony udka smażę około 12 minut, tak żeby mięso było miękkie. Następnie wyjmuję naręcznik papierowy i osączam z nadmiaru tłuszczu. Udka są już gotowe, można podawać. Życzę smacznego.